1851 roku za kwotę 150 tysięcy rubli pilicę kupuje Christian August Moes, dość znany w guberni przemysłowiec, który rozpoczął uprzemysławianie pilicy, regionu, który dotychczas utrzymywał się głównie z rolnictwa i rzemiosła. Po jego śmierci w 1872 roku dobra pilickie przez 2 lata należą do jego młodszych synów Juliusza Aleksandra i Juliana Ewalda, którzy z racji młodego wieku nie mogli od razu zająć się majątkiem. W 1874 roku rodzina sprzedaje pilicę i przenosi się do pobliskiego Sławniowa. Po podziale majątku bracia otrzymują papiernię w Wierpce oraz zrujnowany pożarem zakład włókienniczy w Sławniowie. W 1892 roku Juliusz Aleksander spłacił brata, a w 1894 ożenił się z hrabianką Janiną Miołczyńską. Wraz z żoną przeniósł się do Wierpki i pod koniec lat 80. zlecił budowę pałacu. Pałac ukończono około 1889 roku, jednak nie jest znany architekt ani wykonawca tego pięknego niegdyś obiektu. Wiadomo natomiast, że do Wierpki sprowadzono na początku XX wieku Mieczysława Hoffmana, którego opiece powierzono park ogród o wielkości 10 hektarów. W marcu 1910 roku wybuchł na parterze budynku pożar, który jednak udało się dość szybko zażegnać. Straty wyceniono na 13 tysięcy rubli, jednak budynek był dalej użytkowany. Pałac przetrwał zawieruchy wojenne, co prawda park zajmował już tylko 3 hektary, ale z opisu wynika, że wciąż znajdowały się korty tenisowe, altanki, oczka wodne i 2 lodownie. Po wojnie komunistyczny rząd odebrał majątek rodzinie. Po II wojnie światowej przez jakiś czas pieczę nad pałacem miał zakład Polam Ospel, które zajęły budynki papierni. W latach 80. z polecenia wojewody katowickiego generała Romana Paszkowskiego, nie patrząc na sprzeciw gminy, w pałacu utworzono ośrodek odwykowy dla narkomanów Monar.
styczniu 1987 roku zima była bardzo sroga. Przebywające osoby, dogrzewając się, spowodowały pożar. Pomimo akcji strażackiej, budynek pałacu został zniszczony. A teraz, dlaczego film nazywa się Klątwa Moesów? Filmując ślady po pożarze w pałacowej wieży, chwilę po wyłączeniu kamery, ziemia się pode mną zapadła i wpadłem do dziury, sięgającej mi brody. Po chwili strachu udało mi się z niej wydostać. No i przez przypadek zapadła się ziemia pode mną, otwierając takie coś. A dzięki temu wyglądam tak. A więc trzeba uważać nawet w miejscach, które wyglądają na bezpieczne. Do następnego.